I chciałbym pana redaktora zachęcić, żeby na poważnie zająć się tą sprawą, dlatego że ta sprawa upadłości Skok Wołomin, upadłości przy okazji blisko połowa sektora Skok i grabieży, która się działa w tym sektorze przez 15 lat ostatnich, jest taką sprawą, przy pomocy której może pan redaktor w tych mediach, w których ma wstęp, skutecznie i boleśnie wskazać, stygmatyzować sprawców tych afer. Żebyśmy nie mówili ogólnie, że system, że Magdalenka i tak dalej, że to się wszystko składa z tym takim, powiedziałbym, sztucznym przekształceniem komunizmu w ten kapitalizm taki już prawdziwy, nie ten Marksa z kapitałem prawdziwym, żebyśmy po nazwiskach pokazali historię choroby, kto te pieniądze ukradł i gdzie schował. Jest niepowtarzalna szansa, myśmy próbowali zainteresować tym od 4 lat wszystkie opcje polityczne, a w ostatnim czasie również Konfederację. Żadna z opcji politycznych, również, co bolesne, Konfederacja, nie pali się do nagłaśniania tej sprawy, a to z tego powodu, że przy pomocy tej sprawy można skutecznie zepsuć krew dysydentom politycznym w Polsce. I to zarówno PO, jak i PiS, SLD i PSL. Są konkretne nazwiska, konkretne powiązania tych ludzi biznesowe, konkretna historia choroby, jak te pieniądze były kradzione, bo tylko dla państwa informacji podam, że blisko 10 miliardów złotych zostało przy okazji tych afer finansowych, upadłości bankowych, wyprowadzone z kieszeni państwa, czyli kieszeni klientów banków, bo wszyscy za to zapłaciliśmy. Jest niepowtarzalna okazja przed tymi wyborami do nagłośnienia tej sprawy, a w szczególności przy okazji tych przetargów, które się odbywają na sprzedaż Skok Wołomin w upadłości, pierwszy przetarg marzec, drugi za niespełna 3 tygodnie. Można o tym głośno mówić, można z naszego stowarzyszenia wziąć nazwiska i powiązania i odpowiedzialnie stygmatyzować złodziei. Ja mam pytanie do pana zasadnicze. Czy pan byłby uprzejmy, korzystając z tych kanałów, gdzie pan występuje, czyli cotygodniowe felietony w Radiu Maria i felietony w telewizjach internetowych, czy pan byłby uprzejmy nawiązać z nami kontakt i w sposób konkretny, możemy to zrobić we dwóch, możemy to zrobić panu dając konkretne materiały, wykorzystać tą wiedzę po to, żeby poprzednie, następne wybory znowu nie zakończyły się jakąś pseudodobrą zmianą, która będzie przekupywać swoich wyborców kiełbasą po 500 zł. Takie pana, pytanie. Owszem, ale to ja muszę panu powiedzieć, że to też o tyle, o ile jest interesujące w horyzoncie najbliższych wyborów, ale mamy teraz niedawno komisja sejmowa badająca aferę Amber Gold opublikowała raport. No i co tam, jakie clue jest, jaka konkluzja? Ano, że państwo nie funkcjonowało w sposób prawidłowy. Ale tośmy wiedzieli od samego początku, zanim jeszcze komisja rozpoczęła pracę. I obawiałem się, jak pani Wasserman ogłosiła listę świadków, jakich zamierza tam przesłuchać. I kiedy zobaczyłem, że nie ma tam ani jednego generała i ani jednego pułkownika nawet, no to już wiedziałem, że nic z tego nie będzie. Podobnie komisja sejmowa badająca wyłudzenia VAT ma ogłosić swój raport we wrześniu, czyli przed wyborami zaraz. Jestem pewien, że też będzie bardzo taka konkluzja, będzie bardzo ogólnikowa, że miały miejsce karygodne przypadki wyłudzenia podatku VAT, ale bez żadnych szczegółów. Właśnie chcemy te nazwiska generałów panu podać, bo my mówimy o... No to proszę pana, proszę mi, to nie ma problemu, niech mi pan napisze. No zobaczymy, jak zobaczymy, co mi pan przyśle, to wtedy się zajmę. No. Proszę pana, przede wszystkim chciałbym jasną deklarację, czy pan ma świadomość tego, że w przypadku afery Skok Wołomin to było robione od 15 lat i nie w końcowej fazie, tylko przez WSI, bo zdaje się, powiedział pan coś w tym względzie, tak jak powszechne przesłanie głosi, że dzielny kapitan Polaszczyk ukradł wszystkie pieniądze. Ale słuchowaj Boże,
Proszę pana, nigdy bym się nie ośmielił posądzić tego, wie pan, poczciwca, że ukradł wszystkie pieniądze. Co by z nimi zrobił? Natomiast powiem tak. Wojskowe służby informacyjne, które jeszcze pod inną nazwą oczywiście, przygotowały transformację ustrojową, przeprowadziły ją i kontrolują jej funkcjonowanie aż do dnia dzisiejszego, zostały wprawdzie formalnie rozwiązane we wrześniu 2006 roku, ale ta oficjalna nieobecność jest, jak powiadam, tylko wyższą formą obecności. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że wojskowe służby informacyjne przez 16 lat działając, jak to się mówi, w wolnej Polsce, zwerbowały agenturę, ile tylko mogły konfidentów, nawerbowały. Tak. Tak, w związku z tym, no i tą agenturę muszą jakoś karmić, bo inaczej agentura przestanie być posłuszna. No przecież nie z własnej kieszeni, tylko z kieszeni właśnie różnych takich, wie pan, klientów banków i podatników przede wszystkim i tak dalej. W związku z tym, ponieważ wojskowe służby informacyjne, dlaczego w aferze Amber Gold prokuratura, policja, CBS, CBA, niezawisłe sądy wreszcie wykazały tak daleką idącą nieporadność i pobłażliwość? No dlatego, podejrzewam, że dlatego, że ktoś im surowo to przykazał. I komisja sejmowa już tego ktośa nie ośmieliła się zidentyfikować. No to proszę mi przysłać ktośa i będziemy rozmawiali. No. Natomiast powiadam, dopóki, bo proponuję taką, żebyście się państwo zastanowili nad jedną rzeczą. Proszę sobie wyobrazić, że państwo jesteście szefami wywiadu wojskowego. Zamiast generała Dukaczewskiego, to państwo jesteście. No i ja wiem, że to nieprawda, ale co nam szkoli sobie wyobrazić? Gdzie byście państwo lokowali agenturę, która się wam drzwiami i oknami wpycha? Przecież nie w środowisku gospodyń domowych. Z całym szacunkiem, bo co? To byśmy mieli informację, co się przypaliło, co tam się tego... Tu nawet mogą być prawdziwe informacje, ale co nam po nich? Więc agenturę się lokuje w takich miejscach, gdzie rozmaite pomysły przybierają postać prawa, czyli w konstytucyjnych organach państwa. Dalej agenturę się lokuje w takich miejscach, gdzie kontroluje się kluczowe segmenty gospodarki. W sektorze finansowym właśnie i takim podobnie strategicznych sektorach. Dalej tam, gdzie się decyduje o śledztwach, komu zrywamy paznokcie, a komu nie zrywamy. Tam, gdzie się wydaje wyroki, kogo wsadzamy do lochu, a kogo wypuszczamy. No i wreszcie tam, gdzie się produkuje masowe nastroje, więc w mediach, przemyśle rozrywkowym i środowiskach opiniotwórczych. I ta agentura została tam starannie uplasowana. Ich wprawdzie wojskowe służby informacyjne zostały zlikwidowane, ale przecież agentura nie została zlikwidowana. Ona nadal jest. Co więcej, oni, ci ludzie wiedzą doskonale, komu zawdzięczają swoją pozycję społeczną i materialną i możliwość przekazania w spadku tej pozycji swoim dzieciom. W związku z tym są zdyscyplinowani i można na nich polegać. I dlatego no, podam przykład takiej afery, matki wszystkich afer. Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Pod koniec lat 80. rząd wpadł na pomysł, żeby dokonać nielegalnej operacji skupienia polskiego długu na międzynarodowym rynku finansowym. I państwo przeznaczyło na to 1 700 000 000 dolarów. Dla porównania, pensja miesięczna w 89 roku stanowiła równowartość 20 dolarów, a dobra 30. A tu 1 700 000 000 dolarów.
Długi skupiono za 60 milionów, a 1,640 mld gdzieś się rozszedł. No i wiemy, gdzie się rozszedł? Nie wiemy. Bo pani Barbara Piwnik, która przewodniczyła składowi sędziowskiemu mającemu osądzić aferę FOZ, otrzymała od premiera Leszka Millera propozycję objęcia stanowiska ministra sprawiedliwości w jego rządzie, z której skwapliwie skorzystała. W związku z czym proces, który już był zaawansowany, trzeba było rozpocząć od nowa. I świadkowie po 30 latach musieli sobie przypominać, co tam było. Oczywiście żaden nie pamiętam, nie wiem, nie pamiętam, tak jak ci prokuratorzy i sędziowie w aferze Amber Gold. Czym się to skończyło? Skończyło się to skazaniem dwóch osób, pana Grzegorza Rzemka na 10 lat więzienia i pani Janiny Him, chyba na podobną karę. No, to już Grzegorz Rzemek nie puścił farby, dlatego przeżył ten eksperyment, podobnie jak pani Him. A inaczej to by się powiesił na własnych skarpetkach, nawet by nie wiedział kiedy. W celi monitorowanej 24 godziny na dobę. No bo jak już tak, to tak. No. Więc ja oczywiście sam jestem ciekaw, bo to tylko nazwiska. Ale nie sądzę, żeby to przyniosło jakieś praktyczne skutki. Nie sądzę. Nie mam bowiem zaufania do organów naszego państwa. Taki drobiazg. Panie redaktorze, tylko że my to robimy poza organami. Ja rozumiem, że prokuratura prowadzi to, co prowadzi, to prokuratorzy z tykami, te świadectwa mogą panu zostać przekazane łącznie ze spotkaniami z prokuratorem Świeczkowskim. Wystarczy o tym powiedzieć tylko publicznie. No, oni się tego bardzo boją. Proszę pana, jestem przekonany, że się nie boją, że po prostu zignorują to i tyle. I najwyżej, nie wiem, kto pan minister Ziobro powie, a co to, kurczę, znowu ktoś tego ruskiego agenta, co mu... Bardzo się boją, bo podczas ostatniego występu w telewizji Trwam rok temu, proszę sobie uzmysłowić, że w trakcie programu pozwolił zadzwonić sobie nie kto inny jak senator Bierecki z pretensją, kto nas tam spuścił do mediów ojca Rydzyka. Naprawdę się boją. Ci ludzie, którzy związani z tą sprawą, przez następne kilka tygodni chodzili bledzi jak ściany. Naprawdę niech pan nie myśli, że oni się nie boją mediów. Boją się, dlatego blokują media wszędzie ten temat. I chcielibyśmy pana namówić konkretnie. Pani Piwnik prowadzi sprawę w tej chwili właśnie głównych słupów takich tak zwanych DIP w postępowaniu upadłościowym skokowo. To ta pani. No to jak pani Piwnik prowadzi, to już na pewno się dobrze skończy. No właśnie. Pewne nazwiska się tu zębiają. Generałów, o których pan pyta. To samo. Pan z mediów, ludzie z otoczenia Solorzec, ludzie z otoczenia Osenberga, po nazwiskach są na wielomilionowych kredytach. Wystarczy to powiedzieć. I ci ludzie są kompromitowani, te media. Media pana Kurskiego również. Pan Skowroński, u którego wielokrotnie pan występował, jest na kredytach, kto było nie spłacał. To wszystko jest do wykorzystania. Konkretnie. Nie możemy mówić ogólnie, ktoś, jacyś, Magdalenka i tak dalej, bo to nic nie daje. Kopiemy się z koniem. Jasne, wie pan, no, naprawdę pańska żarliwość przynosi panu zaszczyt, ale obawiam się, że wszystko jedno, czy mówimy konkretami, czy nie, ale dobrze, no proszę bardzo. W moim wieku to już nie wypada się niczego pobawiać. Proszę bardzo. Panie redaktorze, wspomniałem ten temat drażliwych afer finansowych ostatnich 20 lat i niepowtarzalnej okazji, która się nadarza do tego, żeby w sposób konkretny o tych aferach mówić, nie tylko, że ktoś nas okradł, jak w Amber Gold i państwo jest z kartonu. Bo to nie posuwa nas do przodu, to są tylko frazeologia i ogólniki. Mój przedmówca tutaj wspomniał o operacji Most, o tym, jak za pieniądze z oscylatora Baksika sfinansowano przerzut kilku milionów obywateli pochodzenia żydowskiego z Rosji do Izraela. Ilu zostało z nich wtedy, i to takiej konkretnej agenturze w Polsce, to tajemnica Poliszynela. Ja chciałbym wspomnieć tylko o tym, że przy okazji analizowania
wyłudzeń w aferze Skok Wołomin natknęliśmy się właśnie na te nazwiska. Ludzi związanych z Baksikiem, Gąsiorowskim, z Wójcikowskim. To są pomysłodawcy tak naprawdę tej afery. I w związku z tym śmiem twierdzić, że to, co zrobił prezydent Lech Wałęsa, ja pamiętam w 90 czy 91 roku, jak wybuchła afera ArtB, i on wspominał, że on puści tych ludzi w skarpetkach, a sam po latach okazało się, że został z opuszczonych spodniach i oni sobie zakpili z tego narodu i okradli go przy okazji afery skoków po raz kolejny. A Wałęsa był takim symbolem tego, bo lansował się na corocznych imprezach urodzinowych Skok Wołomin i są jego zdjęcia z głównymi aferzystami i notablami kościelnymi tam, to chciałbym powiedzieć, że nie mówiąc konkretnie i nie podając nazwisk, nie posuwamy się do przodu. Ktoś nas coraz bardziej okrada, my szukamy tego wroga nie wiadomo gdzie, gdzie on jest. Ten oscylator robi się coraz większy, te pieniądze nasze znikają, przestajemy być właścicielami tutaj i nieruchomości, i środków finansowych. Kpi sobie z nas w pewien sposób ta nacja, o których pan wielokrotnie wspominał. 447 to tylko jest pieśń przyszłości. Myśmy przy okazji tych afer bankowych zostali pozbawieni kapitału w kwocie, tak jak powiedziałem, 10 miliardów złotych, który był odkładany w BFG przez 20 lat. Chciałbym, żeby to wybrzmiało z pana ust również w tych audycjach, które pan prowadzi, z konkretnymi nazwiskami i chronologią zdarzeń, tak żeby można było za te słowa odpowiedzieć, a nie w ogólnych tezach tylko mówić, że coś takiego się wydarzyło i jesteśmy znowu okradzeni i znowu głupi. Pytanie jest bardzo proste. Czy pan jest w stanie w swoich audycjach, na przykład w felietonach cotygodniowych w Radiu Maryja, ten temat poruszyć? Proszę pana, właśnie tak się składa, że w najbliższą środę mam ostatni felieton Radio Maryja przed wakacyjną przerwą. Nie wiem, czy ta wakacyjna przerwa nie przedłuży się tam gdzieś, bo to za każdym razem. Także nie wiem. Ja to, co ja mogę mówić, że gdzieś ja tam coś mogę zagwarantować, to najwyżej na swojej własnej stronie internetowej. W innych przypadkach nie mam takiej możliwości, bo to nie jest, ja jest tam, mam gościnne występy tylko. Tak, mam tego świadomość, natomiast te media, które pan i tak dalej, to są media, w których my dostajemy odpowiedź odmowną. Oni tą aferą tylko to nie będą się zajmować. To wie pan, każda redakcja prowadzi jakąś politykę własną. To jest afera, która dotyczy 700 tysięcy ludzi tak naprawdę, bo te wszystkie upadłe skoki, ci członkowie są obciążeni finansową, bezprawną odpowiedzialnością za to. Więc to jest pewien elektorat wyborczy. Ale to mówię, mnie aspekt wyborczy tego w ogóle nie obchodzi. Ja wiem, ale jeżeli chcemy coś politycznie osiągnąć, to chyba... Ale ja, wie pan, nic nie chcę politycznie osiągnąć. Pan mi przypisuje motywacje, których ja nie mam. Proszę... No, to może i niedobrze, ale to wie pan, no, taki już jestem. Czyli idziemy w kierunku historii. Proszę? Nie, mówię, że... Nie, 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 bo ja wiem, że proszę pana, no niech się pan nie gniewa, ale trochę w pańskim wystąpieniu to tak pobrzmiewa taki element pewnego, no nie powiem, że szantażu, ale coś w tym rodzaju. Jak pan, panie Michalkiewicz, się tu nie podejmie tej popularyzacji tej sprawy, to znaczy, że jest pan kawałem łajdaka. No, bo przyjmuję to do wiadomości. No. Nie, chodziło mi tylko jedną pana wypowiedź. Wspomniał pan na pytanie pana redaktora o sprzedaż tego właśnie portfela z Kogłomin. Zapytał pan ironicznie, a czy pan by to kupił? Tak jakby formułuje pan tą samą tezę, które media, które stoją za tym, że to ukradli. Proszę pana, w Amber Gold, nie wiem jak tam było w Kogłomin, Amber Gold... Dobrze. W Amber Gold zostali okradzeni ludzie, którym się wydawało, że kartka papieru z napisem, że to jest tam kilogram złota, to jest kilogram złota. No, ale porównywanie tego do banków jest trochę nadużycie, bo ludzie przynoszą pieniądze do banków, mając pewne, że to jest pewne jak w banku i ktoś chce pieniądze zabiera. A to proszę pana, no to widzi pan, to trochę są sami sobie winni, bo no jak to nie bardzo? Proszę? Ma pan rachunek bankowy, prawda? No mam, bo muszę, ale wie pan... Pan gdyby na nim było zero?
Proszę? Zdziwiłby się pan, gdyby wyparował... Trochę bym się zdziwił, ale niespecjalnie, dlatego że no, banki mają to do siebie, że bankrutują. Albo dlatego, że robią złe interesy, albo dlatego, że prowadzą je złodzieje. Ale jest konstytucyjna ochrona praw klientów banków. Nie. Dawali zwrot, ale... Proszę pana, no to jest, wie pan, to są takie złudzenia, którym się oddajemy i z których się nie potrafimy pozbyć, że jest jakaś konstytucyjna ochrona. Nie ma żadnej konstytucyjnej ochrony. No gdyby taka była, to już pan by swoje pretensje zaspokoił. Cały czas prawnie jest ta ochrona. Ach, prawnie jest, wie pan, to prawnie można zadekretować, że wszyscy będą piękni, bogaci, zdrowi i tam mądrzy, no. Ale co pan proponuje? Nie, no pan proponuje, żebym ja w Radio Maryja powiedział to, co pan mi podsunie do powiedzenia. No, krótko mówiąc... Ależ proszę pana, no skąd się dowiem, jak nie od pana? To, co mi pan podsunie, żebym ja odczytał, no tego pan ode mnie oczekuje. Dobrze, no to dokumenty mi pan podsunie i ja mam z tego sporządzić gotowca i tego odczytać. Nie, ale... Wszyscy nie w interesie moim. Ach, uchwalę. Nie proszę pana, bo prokuratura ten temat zamiata. No to myśli pan, że jak ja w Radio Maryja powiem, to prokuratura się... Prokuratura nagle poczuje wyrzuty sumienia i... Jezu Chryste, no. Pan mnie najwyraźniej przecenia. Moje wpływy w Polsce. Ja nie jestem aż tak tą osobą, żeby się... Ja chciałbym, żeby pan precyzyjnie zajął się tym tematem. No dobrze. Propozycje. Nie, ale to już nie kłóćmy się o to, bo już ja wiem, czego pan ode mnie chce, więc już wyjaśniło się.